Chcieliśmy serdecznie powitać zebranych gości, panią dyrektor Magdalenę Muchę oraz panią wicedyrektor Joannę Błądzińską. Wielkie święto dzisiaj w szkole mamy. Nasze młodsze koleżanki i młodsi koledzy będą na uczniów pierwszy raz w życiu pasowani. Od 1 września tworzą wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Jak w każdej rodzinie obok praw mają także swoje obowiązki, które wnoszą nasze źródła, starają się solidnie wypełniać. My, starsi uczniowie, podamy wam pomocną dłoń, gdy będziecie w potrzebie. Bawimy się z wami na przerwie, pomożemy znaleźć zgubiony w szatni worek, przeprowadzimy bezpiecznie przez jezdnię. A dziś, w szczególnym dla nas pierwszaków gminów, pragniemy wam złożyć życzenia, żebyście przez cały rok pod waszym okiem waszych wychowawców same pochwały za naukę i zachowanie zbierały. Życzymy wam ścian kolorowych i ławek zdrowych, wiele hałasu, tylko z radości. Życzymy, by sukcesy gościły w zeszytach i w dzienniku u wszystkich dzieci, bez wyjątku, od poniedziałku aż do piątku. Długopisy, wszystkie biura, niechaj piszą mądrze i ładnie. Życzymy zabaw z kolegami i kolegów do zabawy, no bo bez nich, wiecie sami, nawet cyrk jest mniej ciekawy. A ponadto żadnego błędu w zeszycie, samych radości z czytania. Wiele książek pięknych, nowych i audycji kolorowych. Dla każdego słońca wiele, cały tydzień i w niedzielę. Żeby wszystkim dobrze było, zawsze z wami. Tego życzymy pierwszej klasie oraz waszym wychowawcom. A teraz pierwszaki głowa do góry. Co dziś powiecie, niechaj usłyszą te szkolne mury. Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Jak to w życiu często bywa, doświadczenia się zdobywa. Jako pierwsza dziś przemawiam, wszystkich grzecznie was pozdrawiam. Nie będziemy dużo mówić, żeby wszystkich nie zabludzić. I pierwszy uczniów się dowiecie, co się dzieje w naszym życiu. Z radością było oczy błyszczą i szczęśliwe mamy miny. Poszły szkoła do pierwszej klasy. Dzisiaj wszyscy przychodzimy do tego lata nie żałujemy. Już będziemy klasa pierwsza się nie spóźnia, chociaż już najmłodsza z nas. Oprócz trochę już ubrania, buty odrosła. Każdy z nich jeszcze tylko ze śniadanie i do szkoły rozpatrzy. Nasza klasa jest pospawa, ciągle kogoś boli głowa. Boks, karate, zapasy ćwiczą chodzą z naszej klasy. I chociaż tych zębów trochę brakuje, to wcale za to nie drżątuje. Każde z tych słów zawsze skutkuje.
Niech uśmiech gości na waszej twarzy, przyjaźnią każdy będzie was darzył. Aby być wzorem dla całej szkoły, trzeba być uśmiechnięty i wesoły, wszystkich lubić i szanować, nie dokuczać, nie wariować. Myślę, że wzorowy uczeń nic nie niszczy, nie znieczuje, dba o ciszę i porządek w klasie, sprząta każdy doskonały, nie ma ani jednej złej oceny. Dobrze liczy, ładnie pisze, zaś zachowuje ciszę. Dzieciom jeszcze się wyróżnia, że na lekcje się nie spóźnia i odrabia wszystkie prace, bo nie może być inaczej. To ktoś, kto przykłada świeci wzorem nie dla wszystkich dzieci, pracowity, kulturalny, jednym słowem nienaganny. Nigdy nie skarż uczniom małym, bo to nie przynosi chwały. Obrażanie to bardzo brzydka wada, tak zachowując się. Nie hałasuj na psery, każdy ci to powie, że hałas nic nie zrobi. Nigdy nie wzywaj innych kolegów, bo to się niewiele złego. Jedzie autobus wesoły i biegnie dzieci do szkoły, a te, którzy mieszkają w Romanowie, pieszo idą sobie. Idą i jadą pierwszaki z pierwszej A i z pierwszej B, a po co takie spieszą? Każdy to wie, bo w szkole dzieci się uczą czytać, pisać, malować, kochać i ludzi szanować. Tak przez cały uczyć się będziemy, chociaż trud mozolny wiedzę zdobędziemy. Duma nas rozpiera, bo pomijając względy wszelakie, pamiętać trzeba, że tylko raz w życiu stajesz się stuprocentowym pierwszakiem. Jest nim biega, to wołamy, wracaj ósemka.
Gdy użyjemy czytelnika, co na jest nasze stwornika, zawołajmy do nich z daleka, jest nią to nie biblioteka. Do tramwaju nie skacz w biegu i powstrzymaj swych kolegów, jeśli skoki chcą trenować na boisko i zaprowadzić. Tych, co się czepiają wozów, nie bierzemy pod swój dozór. Złapmy ich za mankiet spodni i krzyknijmy marsz na chodnik. Gdy na jednych nam się zdarzy ujrzeć piłkę i piłkarzy, to wołamy bez obawy, jezdnia nie jest do zabawy. Dzwonek dzwoni, więc do klasy wskakujemy z granym suszek i schodzenia po ulicach dostajemy piątkę z plusem. Thank you.
w sekrecie, że dzisiaj jestem bardzo zdenerwowany, bo właśnie dziś, jak już pewnie wiecie, na ucznia tej szkoły będę pasowany. Pepcząc po żółtych dywanach liści, idą do szkoły pierwszoklasiści. Każdy z nas dźwiga tornistę z polem, a w tym tornistrze książki i przybory. Dwie czy dzwonek dwieczy na lekcję nawzywa. Każdy pierwszak straszną miną do klasy przybywa. Nasza klasa to jest klas. Nie znajdziecie tu brudasa. Wszystko czyste, wszystko świeże, czyste ręce i kołnierze. A popatrzcie na zeszyty. Każdy zeszyt na komik i nalepka i okładka czy studentka zbierza wolę. Mamy podręcznik nowy, a w nim jak ziarnek maku pod obrazkiem kolorowym czarnych pełno znaków. Gdy się pisać nauczymy słowo tak po słowie, szereg liter w naszej książce więcej nam opowie. Trzeba to jest trudna sztuka, lecz ciekawą rzeczą jest na następna uka. Jeszcze wczoraj miś plusowy zagnał nas w rybce sporu. Dziś w tornistrze pełen książek idziemy do szkoły. Jeszcze wczoraj bawne lale, sto zabawek różnych. Dzisiaj szkoła pierwsza klasa, czas naszej nauki. Wszystkich klas robi wiedzę każdy.
Ślubuję uroczyście. Będę starał się być dobrym i uczciwym. Ślubuję. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Ślubuję. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Ślubuję. Będę uczył się tego, co piękne i mądre. Ślubuję. Będę kochał i czcił moją ojczyznę. Ślubuję. Po ślubowaniu poczet sztandarowy wyprowadzić.